Talent to była niesłychana, mówiąc tak kolokwialnie, kupa forsy. Bibliści się sprzeczają, czy to było 27 kilo, czy 62 kilo złota. Mógł być też talent srebrny, więc, ale mieć 60 kilo srebra też piechotą nie chodzi. Zwykle się liczy 34 kilo. Niezależnie kto ma rację, to w tym zestawieniu wersji mateuszowej z wersją łukaszową warto pamiętać, talent to było 60 min, czyli w tej wersji Mateusza to obdarowanie jest o wiele, wiele większe. Nie? Jeszcze jak sobie uświadomimy, że mina to było 100 denarów, a denar to była w Izraelu w czasach Jezusa dniówka, to wtedy wiemy, że ten człowiek, który otrzymał jeden talent, otrzymał równowartość pensji za 6 tysięcy dni. To znaczy mniej więcej za 20 lat. A ten, który dostał 5 talentów, to dostał równowartość pensji stuletniej.